your heart has not been repented and committed to Jesus Christ, you will not go to heaven. And we love you and care about you enough to tell you the truth. We're a criminal before God. A teraz wjeżdża dobra nowina. Jesus Christ took your place on the cross. Jezus Chrystus zajął twoje miejsce na krzyżu. He was the one that was beaten. On był ubiczowany. Posłuchaj, każde twoje słowo zostało policzone tam. Every thought we had. Każda twoja myśl. Tam how jest, we treated people. Tam jest rejestr tego, jak traktowałeś ludzi. And being a good person in your eyes will not save you. I bycie dobrym człowiekiem w twoich oczach wcale cię nie ocali. There are many ways to hell. Jest wiele dróg do piekła. But there's only one way to heaven. A do nieba jest tylko jedna droga. Jesus Christ is the way. I Jezus jest tą drogą. Only the blood of Jesus Christ. Tylko krew Jezusa Chrystusa. Jezus nie kocha cię bardziej niż Jezus. God demonstrated the love of Jesus. Bóg zademonstrował miłość Jezusa. By letting him die on the cross sins. Bóg zademonstrował swoją miłość do nas przez to, że pozwolił Jezusowi umrzeć za nas na krzyżu. Nie zatwardzaj swojego serca. On wraca. On jest blisko. Kiedy trąby zatrąbią na cztery strony świata, będzie już dla ciebie za późno. Obyś był po tej dobrej stronie. On wisiał na krzyżu, kiedy jeszcze trwałam, kiedy jeszcze kradłam. Kiedy jeszcze byłam narkomanką, on wisiał na krzyżu i on wiedział. Wiedział, że chce umrzeć i oddać swoje życie po to, żebym ja mogła być z nim połączona. On wiedział, że przyjdzie taki dzień, w którym ja zdegnę swoje kolano i zawołam Jezus! Jezus! Jeszcze dzisiaj możesz nowym stworzeniem. Co to znaczy? Już ci mówię. Niebo czy piekło? Tak, szybko spytam. Wiecie, to decyzja tu i teraz może zaprowadzić ciebie do życia wiecznego. Jezus Chrystus w postaci Ducha Świętego ożywił moje serce. No to chory. No szczęście. Chrystus, Boże, posłuchaj. Możesz tu i teraz spotkać prawdziwego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj możesz zawołać do Jezusa i poprosić Go, żeby On przedstawił Ci się takim, jaki jest. Wiecie, kiedy słyszymy na czyjś temat plotki, to możemy coś tam wiedzieć o tym człowieku. Może to prawda, może nie. Może ten człowiek w ogóle żył, może nie. Na plotkach nie możesz oprzeć relacji z przyjacielem. I tak samo jest z Bogiem. Twój duch pragnie Go poznać. Ja dzisiaj proponuję Ci Jezusa, który jest życiem. I wybierz życie, żebyś żył. Wybierz Jezusa, żebyśmy mogli się spotkać w niebie i tam razem pobalować. Chciałem rozumieć, czym jest prawda, czym jest miłość, czym jest szacunek. A tutaj stać przed Bogiem nago, to nawet nie chodzi tylko o rzeczy, w ogóle, że fizycznie myślisz, że jesteś niedoskonały, ale On zna twoją nagość i na twoją nagość. On zna te miejsca, w których głowy wnikasz. On zna twoje choroby psychiczne. On zna chwilę. On wie, że w nocy boi się to. Jezus w ogóle wie, dlaczego nie wypracuje. Ale czas się kiedyś skończy. Czas się kiedyś skończy i musisz powiedzieć, że nie ma tej szkoły. Maria, ty nie radzisz. Jezus, tylko Jezus, tylko w nim jest życie. Ty musisz zdecydować, czy chcesz Jezusa, czy nie. Musisz. I sobie myślałam, że Boga nie ma. Bo jakby Bóg był, to by było fajnie, by było inaczej. Bóg by coś zrobił. Też tak myślałam, że Boga nie ma, bo coś nie zrobił. Ale się okazuje, że Bóg jest. Bóg serca, Bóg serca, Bóg serca.
Bóg nie patrzy na trudy, a na ciebie tu. Bóg serca, Bóg serca, Bóg nie patrzy na tłumy,